Michał Nowak, zapraszam na sport. Radomiak przegrał z Miedzią Legnica, ale zebrał też wiele słów uznania za ofensywną postawę i grę do końca. Początek meczu był udany w wykonaniu Radomiaka. Zieloni mieli inicjatywę, a bramkarze miejscowych próbował zaskoczyć Leandro. Niespodziewanie Radomianie zupełnie pogubili się między 13 a 17 minutą gry. W tym czasie Radomiak dał sobie wbić dwa gole. Najpierw sytuację wykorzystał Paweł Zieliński. Wkrótce potem na 2-0 podwyższył Adrian Pużycki. Radomiak otrząsnął się w końcówce pierwszej połowy, ale właśnie wtedy Miedź zdobyła trzeciego gola. Niewiele brakowało, aby zaraz po zmianie stron było 4-0, bo Michał Grudniewski sfaulował w polu karnym szarżującego Henryka Łukowskiego i sędzia podyktował rzut karny. Jednak Henryk Kojama zmarnował jedenastkę. Potem Radomiak nieustannie atakował i miał wiele dobrych okazji strzeleckich. Szczególnie aktywny był w akcjach ofensywnych gości Rafał Makowski. Zawodnikowi Radomiaka brakowało jednak skuteczności. To samo można powiedzieć o całym zespole przyjezdnych. Gospodarze też atakowali i kibice oglądali stojące na wysokim poziomie widowisko. Radomiak pokazał, że warto grać do końca. Co prawda nie zdołał uratować punktów, ale odczarował bramkę Miedzi i zdobył honorowego gola. Autorem trafienia był po rzucie rożnym Maciej Górski. W 90 minucie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną ujrzał Damian Jakubik. Radomiak przegrał z Miedzią 1-3. Koszykarze Hydrotraku stoczyli z Eneą Astorią Bydgoszcz zacięty mecz, ale ze zwycięstwa cieszyli się Radomianie. Po pierwszej kwarcie prowadzili miejscowi, czyli zawodnicy z Radomia. Enea Astoria szybko odrobiła jednak dwa punkty straty i rozpoczęła się zacięta walka o zwycięstwo. Górę wzięło doświadczenie teamu trenera Roberta Witki. Radomianie prowadzili po trzech kwartach 6 punktami. Hydrotrak musiał do końca mieć się na baczności. Radomska drużyna wygrała mecz 85-80. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był zdobywca 26 punktów, Obi Trotter. W poniedziałek o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie zagrają siatkarze Ceradu Enei Czarnych. Radomianie podejmą Wisłę Bydgoszcz. Początek meczu o godzinie 20:30. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia!